nadawaną na żywo rozmowę widzów Kolonii 1 z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Wałęsą prowadzi Andrzej Tadeusz Wioski. Witam Państwa, a teraz konkretnie z prezydentem Rzeczpospolitej Lechem Wałęsą. Panie prezydencie, dziękujemy za zgodę na udział w naszym programie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie ekipy do Belwederu. Proszę Państwa, nasza rozmowa, nasza audycja nadawana jest na żywo. To pierwsza w dziejach telewizji komercyjnej bezpośrednia transmisja satelitarna realizowana przez niezależnego producenta zarejestrowanego w Polsce. Do pana prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Wałęsy, możecie państwo dzwonić. Numery telefonu 090 26 02 57 090 26 02 58. Lech Wałęsa w tym roku skończy 51 lat. Od 14 lat, od momentu, kiedy przeskoczył płot Stoczni Gdańskiej, najbardziej chyba znana osoba Polski, publiczna, najbardziej znana osoba Europy Wschodniej. Jak określił go jego niegdysiejszy przyjaciel, już po zerwaniu stosunków, największa polska kariera tysiąclecia. Nazwisko elektryka Stoczni Gdańskiej, pierwszego przewodniczącego Solidarności, piątego polskiego laureata Nagrody Nobla, wymawiane jest i było ze czcią we wszystkich krajach świata. Słowo Waleza dla niektórych staje się synonimem słowa Polska. Dziś zdarza się, oprawdzie nie wiemy jak często, że to nazwisko, to imię wymieniane jest z niechęcią, z żalem. Panie prezydencie, jak można było do tego dopuścić? Czy prezydentura Wałęsy ma być samoistną wartością polityczną, czy też pańskim celem było uzyskanie wpływu na konkretne decyzje? Trzeba rozumieć proste prawdy. Co innego, kiedy walczymy o wolność, a co innego, kiedy idziemy do pracy. Jeśli chodzi o walkę o wolność, wszyscy po tej stronie, którą ja reprezentowałem, walczyliśmy nie pytając się o to, co po zwycięstwie będzie z nami. Natomiast praca jest trudna. System, z którym walczyliśmy, trwał za długo. Doprowadził do wielkich zmian, nawet wiele razy mówiłem, genetycznych tego naszego społeczeństwa, zresztą nie tylko naszego, w innych krajach jest zresztą podobnie. I teraz naprawa tego wszystkiego, zreformowanie jest naprawdę i bolesne, i strasznie długo kosztuje. Nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jaka wielka jest cena do zapłacenia. I w związku z tym jest wielu ludzi, którzy widzą i chcą, żebym i ja płacił tą cenę. I dlatego też w tej klasie tak to trzeba rozumować. Myślę, że za 50 lat wszyscy będą znów podobnie oceniać, jak w pierwszym okresie. Lektura sprawozdania z trzylecia prezydentury nie nastraja optymizmem. W jednej kolumnie świetne zamierzenia, a w kolumnie realizacji czytamy. Koncepcja nierealizowana, inicjatywa nie znalazła zrozumienia w Sejmie, projekt nie znalazł uznania wśród posłów. Czy może pan wskazać cokolwiek, co udało się mieszkańcowi Belwederu, czego Lech Wałęsa z Polanki nie byłby w stanie zrobić? To znaczy znów, my nie do końca rozumiemy, co się właściwie dzieje, a jednocześnie zapominamy, co sobie obiecaliśmy. A więc obiecaliśmy główną sprawę, że władza będzie korygować, tylko służyć narodowi, otwierać możliwości, a wszystko inne będzie wypływać niejako oddolnie. Że to naród będzie wymuszał rozwiązania, sam się będzie organizował i sam wymagał tylko korekt. I dlatego na dziś obserwujemy inny przypadek. Otóż jest zbyt mała aktywność społeczeństwa. Popatrzmy nawet na wybory. No przecież to już skandalem pachnie, by taka mała ilość angażowała się w to, co trzeba zmieniać.
A potem... Czemu, czy jesteśmy tu inni od innych krajów Europy, czy w takich wyborach w innych krajach więcej ludzi chodzi do głosowania? Zaraz, zaraz. Proszę pana, gdyby był system już stabilny, który by miał uporządkowane prawo, rozwiązania ekonomiczne, to wtedy, kiedy jest jako tako, rzeczywiście można sobie wybierać rybki czy grzybki. Natomiast my dopiero budujemy system, my dopiero robimy reformę i dlatego w tym momencie udział społeczny jest niezbędny, dlatego że nie wystarczy policjantów, nie wystarczy Wałęsa, nie wystarczy ta drobna elita, by wszystko dobrze rozwiązać. I dlatego na ten moment przebudowy potrzebna jest większa aktywność. Ten moment, panie prezydencie, trwa 5 lat. Ile ten moment może trwać? Jak długo można od społeczeństwa wymagać tej większej aktywności? Przez cały okres, dopóki nie zamkniemy systemu i ekonomicznego, i prawno-politycznego. No przecież na razie działamy od skrajności do skrajności. To raz prawica, na drugie wybory lewica, znów będzie prawica. To nie tak. Trzeba doprowadzić do równowagi. Trzeba doprowadzić do faktycznego stanu i stanu takiego, który będzie odzwierciedlał stan społeczny i jego reprezentował. Na razie to jest miotanie się, ale znów wina jest po naszej stronie jako elit, ale jest i po stronie społeczeństwa, które jest naprawdę za mało aktywne. Czym są dla pana dzieci, pociechą czy strapieniem? Czy uda się panu sprawić, by rówieśnicy pańskich synów i córek nie uciekali stąd do Ameryki czy innych krajów? Dopóki jest w świecie wielka różnica poziomów życia, ale nie tylko, będą przepływali jednostki. I to jest normalne. Jeśli wyrównamy poziomy, to wtedy nie będzie takich zjawisk. I dlatego, kiedy to się stanie? No, trochę to potrwa. Trochę to potrwa, choć już dzisiaj musimy zauważyć, że nawet do tych cukierkowych wczoraj krajów już nie bardzo się chce wyjeżdżać, dlatego że wcale nie są takie cukierkowe, jak były do tej pory. W Polsce było się bez rewolucji. Od roku 1989 ani w politycznym, ani w fizycznym sensie nie spadła ani jedna głowa. I dzięki temu osoby o życiorysie politycznym, na przykład pana Leszka Millera, mogą dzisiaj być przy władzy. Panie prezydencie, chciałem pana zapytać, czy pan się z tym godzi, czy pan z tym walczy, czy wspominając ostatnio o dekomunizacji, ma pan zamiar jednak temu przeciwdziałać? Ja powtarzam to, co od początku mówiłem, że ludzie wszędzie, i nie tylko w Polsce, dzielą się na aktywnych i biernych. Z kolei aktywni na przygotowanych i mniej przygotowanych. Bardziej przygotowani, chcemy czy nie chcemy, są z obrębu władzy. Byli ZMS-owcy i inni działacze, którzy byli na 5., na 10. miejscu, ale powąchali władzy. Wiedzą, jak się zachowują społeczeństwa, wiedzą, jak podejść do wyboru, wiedzą nawet, jak demagogicznie, ostrożnie podchodzić do wyborcy. Natomiast ludzie Solidarności, czy ludzie ruchów wolnościowych, nie mieli szans przygotować się, zauważyć tych procesów, a jednocześnie znów na tych ludziach wolnościowych spoczął ciężar przebudowy systemu. Systemu z biedy podzielonej równo na inny system. I to z kolei powoduje i rozpiętości, i różnego typu obejścia prawne i nie tylko. To nie może się podobać i to na razie bulwersuje. I dlatego znów, pamiętajmy o tej prostej prawdzie, że ludzie aktywni będą zmieniać legitymację z czerwonych na zielonych, na niebieskich i bez przerwy będą aktywni. Czy to źle? Nie. To jest normalna prawidłowość. I dlatego nie możemy przeciwko tej prawidłowości występować. Odpowiedź jest jedna. Organizujcie się, bądźcie aktywni i wygrywajcie, jak pan powiedział, z Millerem czy z innymi. A jeśli tylko raz kiedyś przychodzicie pod Belweder pokrzyczeć i potem idziecie do domu, no to trudno w takim przypadku prowadzić kampanię wyborczą czy cokolwiek wygrać. Panie prezydencie, wychowany w małym Popowie, podkreśla pan częstokroć znajomość wiejskich realiów. Chciałem zapytać właśnie o tę znajomość. Czy dzisiejszy rolnik w małej wsi rzeczywiście jest zainteresowany tym, czy jego wieś, jego gmina będzie miała 10 czy 20% podatku, który następnie spożytkuje gminna nomenklatura, czy też po prostu zależy mu na tym, żeby państwo dotowało hodowlę żywca, skup mleka? To jest znów nie takie proste. Na dzisiaj, w związku z tym, że jednak
większość społeczeństwa jest niezorganizowana, a więc nie ma wpływu na te podziały, co jest nawet dla wsi potrzebne. I kiedy jednak naród się przekona, że ma wpływ przez tę kartkę wyborczą na program i na obsadę stanowisk, i kiedy zauważy, że jedni robią więcej, inni mniej, a inni jeszcze trwonią, wtedy będzie jednak bardziej przyglądał się działaczom i ich programom. Naprawdę można dużo zrobić, naprawdę i na tej wsi jest potrzebna gaz, woda i wiele innych rzeczy, i dlatego powinny mieć samorządy więcej pieniędzy i więcej władzy, ale znów nie osiągną tego, jeśli ta wieś nie będzie zorganizowana, nie będzie się dobrze.